3 hale Centrum Wystawowego Expo 21, ponad 50 wystawców i niezliczona ilość sprzętu do testowania najnowszych gier, a także przedpremierowych tytułów. Impreza Warsaw Games Week to prawdziwe święto miłośników gier wideo. Myślę, że ona jest ważna dla graczy, dlatego że są w stanie zobaczyć bardzo wiele gier przed premierą i zdecydować, czy są zainteresowani ich zakupem. Jeśli chodzi o wystawców, no to jest to bardzo silny element promocji dla nas i to jest takie miejsce, w którym możemy pokazać, jak bogate jest nasze portfolio. T-Mobile Warsaw Games Week to druga edycja największej w Polsce imprezy dla graczy. W związku z tym każdy większy, znaczący, liczący się na rynku wystawca, producent gier, producent hardware'u, software'u po prostu musi tutaj być. Na brak zainteresowania nie mogło narzekać stoisko MediaMarkt, które na to, by przyciągnąć do siebie graczy, miało kilka sposobów. Media! Ma! Media! To jeden z konkursów, w którym można było zdobyć, a dokładnie mówiąc przechwycić w locie, gadżety związane z siecią supermarketów, oferującej m.in. sprzęt dla graczy, jak i same gry wideo. To, co dla fanów gier jest ważne, przyjść, zobaczyć, co mamy fajnego. Bardzo fajną gazetkę też wypuściliśmy, która jest tutaj jakby roznoszona i myślę, że ta przyciąga, tak, wszystkich tutaj fanów gier. Maniacy wirtualnej rzeczywistości na stoisku MediaMarkt mogli znaleźć kilka niespodzianek. Po pierwsze, kupić najnowsze gamingowe tytuły w specjalnie przygotowanych na Warsaw Games Week okazyjnych cenach. Po drugie, całkowicie za darmo przetestować najnowsze gry na specjalnych standach z konsolami PlayStation i Xbox. Można zobaczyć coś, co jeszcze nie wyszło. Można sobie zagrać coś przed premierą. Warto zasmakować, prawda, przed zakupem. Gry nie należą do najtańszych, a tutaj od razu można wyeliminować, czy jesteśmy zainteresowani daną tematyką, czy nie. Trzecią niespodzianką była możliwość zakupu absolutnego hitu tej imprezy, czyli okularów VR Sony. Wrażenia są mega. Na początku w ogóle byłem przestraszony całą tą rzeczywistością wirtualną, a potem lekko się uspokoiłem, no i zacząłem się bawić tym wszystkim. I naprawdę nie dziwię się, że sprzedaż jest na takim wysokim poziomie, ponieważ jeżeli pierwszy raz to zobaczyłem, naprawdę zastanawiam się teraz, czy dzisiaj jeszcze nie pojechać i nie zakupić tego. Póki co jeszcze nie przez okulary wirtualnej rzeczywistości, a patrząc w klasyczne monitory. Swoich wirtualnych przeciwników eliminowali miłośnicy Counter-Strike'a, czyli popularnej sieciowej strzelanki. W miniturnieju można było wygrać m.in. myszy komputerowe. Siedząc na tym fotelu, można było wcielić się w prawdziwego kierowcę wyścigowego i jednocześnie zdobyć tytuł najszybszego gracza 6. odsłony gry Forza Motorsport. Nie miałem okazji jeździć samochodem wyścigowym, ale odczucia są naprawdę rewelacyjne. Sprzęt, na którym tu się gra, dostarcza takich odczuć, że widać i czuć zachowanie samochodu, oddziaływanie trasy na kierownicę, szarpanie, siłowanie się z tym wszystkim, także no, naprawdę odczucia są rewelacyjne. Znakomity był też czas zwycięzcy, który swoim wynikiem zdeklasował konkurentów i w nagrodę wygrał wartą kilkaset złotych multimedialną kierownicę wyścigową.